Uruchomienie biura paszportowego w Raciborzu tuż. Przypomnijmy, że zostanie on przywrócony po paru latach od jego likwidacji w odpowiedzi na nieprzemijający apel mieszkańców. To już ostatnie miesiące, kiedy wniosek o paszport mieszkańcy naszego powiatu są zmuszeni składać na przykład w Rybniku. Już wkrótce będzie to możliwe w naszym mieście i niezbędne do tego pomieszczenie jest już w trakcie remontu. Najpóźniej, powiedzmy koniec stycznia, początek lutego powinno być wszystko gotowe i wtedy wojewoda przymierza się do konkursu, do zatrudnienia osób pracujących tam i biuro paszportowe powinno w pierwszym kwartale być otwarte. W punkcie paszportowym, które mieścić się będzie przy ulicy Batorego, na zapleczu Urzędu Miasta zatrudnione zostaną dwie osoby i będą one do dyspozycji wszystkich zainteresowanych, również spoza naszego powiatu, 2 lub 3 dni w tygodniu. Najważniejsze dla nas jest piątek, poniedziałek, dlatego że gro naszych mieszkańców wyjeżdża za granicę, wraca na sobotę i bardzo by chciało pewnie w sobotę złożyć, czy w piątek ten wniosek, żeby ewentualnie w poniedziałek, żeby sobie odebrać go też w tym momencie weekendowym. I taka deklaracja padła również. Przypomnijmy, że o powstanie takiej placówki w naszym mieście od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy. Obiecaliśmy sobie na początku kadencji z zarządem, że spróbujemy za tym pochodzić. Byliśmy u wojewody poprzedniego, byliśmy obecnego wojewody, także padła decyzja, jest zgoda. Wojewoda wystąpił do ministerstwa, ministerstwo wydało zgodę, że może taki punkt być w Raciborzu i czyli wszystkie porozumienia będą podpisane, myślę, że do końca miesiąca, do końca roku, ewentualnie w styczniu, dotyczące pracy biura. Zaznaczmy, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom w Raciborzu zarówno będzie można złożyć wniosek, jak i odebrać dokument. Kosztami funkcjonowania obiektu mają się podzielić miasto, powiat i samorządy.